Szanowni Państwo, to nie jest pierwsze moje dzisiaj wystąpienie. Wolę w związku z tym posłużyć się od czasu do czasu notatkami. Biorąc pod uwagę ilość prezydentów dzisiejszego dnia, także na tej scenie, no muszę dbać o to, żeby cały czas pamiętać, z kim się dzisiaj tu spotykam, do kogo mówię, w jakim miejscu. Przede wszystkim chciałem podziękować za to, że Państwo tu jesteście. O tym pani Henryka Bochniarz powiedziała w sposób absolutnie uprawniony, a ja chciałem od tych słów zacząć. To jest dla mnie osobiście bardzo ważne. Nie tylko dlatego, że byłem obecny przy narodzinach EFNI. Jednym z pierwszych publicznych wystąpień w Polsce, kiedy zostałem szefem Rady Europejskiej, było także EFNI tu w Sopocie. I dzisiaj, mimo że dzień jest bardzo napięty i rzeczywiście nie było łatwo znaleźć ten czas, znacie Państwo okoliczności, pani Henryka Bochniarz o nich wspomniała, też jest dla mnie bardzo ważne, aby wtedy, kiedy no za chwilę zaczniemy polską prezydencję w Unii Europejskiej, tak jak wtedy w 2011 roku, żeby znowu być tutaj z Państwem. Dlaczego to jest dla mnie tak ważne? No ktoś by mógł powiedzieć, że wiadomo, Tusk wykorzysta każdy pretekst, żeby móc znaleźć się chociaż na chwilę w Sopocie. No, rzeczywiście mieszkam stąd 400 metrów. Bardzo dziękuję, bo dzięki zaproszeniu mogłem zobaczyć, jak wygląda wnętrze tego budynku. Jestem tu pierwszy raz w życiu, wstyd się przyznać. To dobre miejsce rzeczywiście na spotkanie o tym, żeby rozmawiać i o dobrych tradycjach, i o potrzebie nowych idei, ale też o wolności i o tym, co było tą wielką przygodą, jaką wszyscy przeszliśmy w ostatnich 35 latach, kiedy pani Henryka Bochniarz powiedziała, nie podejmując ze mną żadnych negocjacji, musisz być na tym EFNI, bo mamy też 35-lecie tego wspaniałego fenomenu, jakim jest odrodzenie Rzeczpospolitej po upadku komunizmu i że trzeba to głośno i wyraźnie powiedzieć, co się stało w Polsce i dzięki komu to stało się w Polsce. Ten cud, o którym my często tutaj nad Wisłą zapominamy, wiadomo, no, ale im dalej jestem od Polski, tym więcej spotykam ludzi, którzy mówią, to jest niemożliwe, wam się udały rzeczy naprawdę nieprawdopodobne. O tym jeszcze parę słów powiem, ale chciałem też podziękować wam, temu konkretnemu środowisku. To jest wielka rzecz móc dzisiaj rozmawiać z ludźmi, którzy przez długie, długie lata pokazali, że nie dadzą się skorumpować żadnej władzy. Ani kiedyś, ani niedawno, ani dziś, ani jutro. Żadnej władzy. Że potrafią być niezłomni, mimo że prowadzić własny biznes, być menedżerem, małym, średnim, dużym przedsiębiorcą, to nie jest tak łatwo. I równocześnie utrzymywać pełną niezależność, wolność myślenia i taką dumną suwerenność. Akurat to środowisko i za to chciałem bardzo wam wszystkim, a szczególnie pani Henryce Bochniarz podziękować, bo byliście dla takich ludzi jak ja choćby też źródłem nadziei, że nie wszystko stracone wtedy, kiedy niektórzy zwiesili głowy i uznali, że nic dobrego nie da się zrobić. Chciałem też bardzo podziękować tu obecnym moim wspaniałym poprzednikom. To jest dla mnie wielkie zobowiązanie i w tym sensie trudne dziedzictwo, bo nie jest łatwo sprostać tej przyjaznej konkurencji między premierami poprzednich rządów. Jest Jerzy Buzek, który już zaprezentował się tu Państwu, jest przecież współgospodarzem tego spotkania. Jest mój przyjaciel i mentor z czasów młodości, Jan Krzysztof Bielecki. Pierwszy premier tej Polski po obaleniu, pełnym obaleniu komunizmu. Oczywiście pamiętamy o Tadeuszu Mazowieckim, ale pamiętajmy, że Jan Krzysztof Bielecki, no też tak mogę powiedzieć sopocianin, chociaż dzisiaj warszawiak, zapiekły. Jeden z współtwórców tego fenomenu transformacji, tego wspaniałego 35-lecia w tych najtrudniejszych początkach jest Waldemar Pawlak, mój bardzo bliski współpracownik, przyjaciel z czasów naszych rządów, ale też przecież wcześniej premier polskiego rządu. Ja się spóźniłem na to dzisiejsze spotkanie, ponieważ
opóźniono start naszego samolotu ze względów bezpieczeństwa. Ale wiedziałem, że jeśli gdzieś dzisiaj jest odczuwalne źródło wielkiej energii, to tutaj. I dlatego wbrew okolicznościom jednak udało się tutaj dotrzeć. I te dwa słowa, bezpieczeństwo i energia, będą absolutnie kluczowe. Nie tylko w tym moim krótkim wystąpieniu, ale także będą kluczowe przez najbliższe tygodnie, miesiące, może i lata. Na pewno będą kluczowe dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Będą na pewno kluczowe za kilka godzin i kilkanaście godzin, kiedy będę przekonywał partnerów w Unii Europejskiej do rozwiązań, które mają służyć bezpieczeństwu. Temu stricte, ale też bezpieczeństwu energetycznemu. Patrzę na Jerzego Buzka, był profetykiem. To było 100 lat temu prawie, że to nie jest w żaden sposób jakaś informacja dotycząca kwestii generacyjnej. Broń Boże, drogi Jerzy, wszyscy podziwiamy Twoją nadzwyczajną aktywność w każdej roli, w jakiej służyłeś ojczyźnie, ale mało kto dzisiaj pamięta, więc ja przypomnę, kiedy gdzieś tam na horyzoncie tylko wyjątkowo przenikliwe umysły dostrzegały zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i Polski z tytułu uzależnienia energetycznego, to idea Unii Energetycznej, uniezależnienia Europy od niepewnych dostaw i politycznie uwarunkowanych dostaw, idea jednego z wymiarów suwerenności Europy została zaprezentowana po raz pierwszy przez Jerzego Buzka. Wtedy właściwie nikt nie podjął tego tematu. Kilka lat później premier Bielecki, wówczas szef Rady Gospodarczej przy moim rządzie, w czasie pierwszej agresji rosyjskiej na Ukrainę, wrócił do tej idei, przyszedł do mnie i powiedział: nie będzie możliwości rozwiązania tego problemu, pomocy Ukrainie i obrony bezpieczeństwa Europy i Polski bez Unii Energetycznej, czyli bez obalenia pewnego paradygmatu, że Unia Europejska może się rozwijać wyłącznie w oparciu o importowane źródła energii, i to z tak niepewnych, a po pewnym czasie okazało się wrogich państw jak Rosja. No i przez wiele lat moim najbliższym współpracownikiem w sprawach energii był Waldemar Pawlak w moim rządzie. To była jego pasja, jego kompetencja. Zresztą zapłacił też za to, tak jak wielu z was, cenę za to zaangażowanie i takie właściwe zastosowanie kompetencji i właściwą ocenę wówczas rynku energii i potrzeb polskich. Wszystkim za to chciałem bardzo podziękować, moim poprzednikom, bo dzięki temu dzisiaj głos Polski, autorytet naszego państwa, wtedy kiedy zabieramy głos w sprawie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, jest słuchany z najwyższą uwagą. W ogóle bez porównania, Jerzy, przyznasz to na pewno i wy, drodzy koledzy, jak trudno wtedy było przebić się przez tę barierę niezrozumienia, naiwności, lekceważenia, braku wyobraźni. I czuliśmy tę niepokojącą samotność wtedy, kiedy podnosiliśmy to bardzo konsekwentnie. Dzisiaj już nikt nie kwestionuje tego, że to głos z Polski, z Warszawy, był tym głosem rozsądku i pewnej strategicznej wyobraźni i geopolitycznej wyobraźni. Te 35 lat, o tym też warto powiedzieć. Część z nas pamięta dokładnie, jak trudne to były miesiące, jak trudne to były początki. Ja wziąłem kartkę z cytatem, to jest cytat króciuteńki z artykułu wybitnego publicysty, także polityka brytyjskiego Edwarda Lucasa w The Times kilkanaście dni temu, to zdaje się po wizycie między innymi w Warszawie i spotkaniu z ministrem Radkiem Sikorskim między innymi. Napisał słowa, które się coraz częściej powtarzają, nie tylko w Londynie, ale w wielu stolicach europejskich. Będąc w takiej formie jak teraz, Polacy wkrótce będą bogatsi od nas, Brytyjczyków. Już są blisko. Krajowy dochód na głowę, mierzony siłą nabywczą, osiągnie w tym roku 50 tysięcy dolarów w porównaniu do 60 tysięcy dla Wielkiej Brytanii. To doganianie i nadrabianie zaległości odzwierciedla trwające niemal nieprzerwanie, no wiemy jakie krótkie przerwy były, od dziesięcioleci boom gospodarczy w Polsce, rozpędzany przez
także zalew zagranicznych inwestycji i silną etykę pracy. Polska gospodarka jest ponad 9 razy większa niż w roku 1989. Ja jeszcze sprawdziłem to u pana ministra finansów, pana ministra Domańskiego, który jest z nami, i on jest przekonany, że nominalnie ten wskaźnik jest jeszcze bardziej imponujący. To jest więcej niż 9 razy. I Lukas mówi, że pamięta ten rok 89, był świadkiem upadku komunizmu i tego punktu wyjścia, tej ruiny, do jakiej tamten system doprowadził. Brytyjski komentator mówi też, że te 38,5 miliona Polaków, tak ambitnych i tak energicznych, jest również lepiej bronionych. Podczas gdy w Wielkiej Brytanii z trudem wydajemy, pisze Lukas, 2% na obronę, to Polska wyda w przyszłym roku 5%. Polska ma w tej chwili trzecią największą armię w NATO. Jesteśmy coraz lepiej wyposażeni. Mówimy o tym nie dlatego, żebyśmy mieli jakieś militarne obsesje czy marzenia, tylko dobrze wiemy, że bezpieczeństwo i energia to są nie tylko słowa klucze w przemówieniach, ale to są także te absolutnie niezbędne, fundamentalne warunki, żebyście wy mogli swoją energię, swoje pomysły, swoją kreatywność, swoją pracowitość wykorzystywać najlepiej, jak to możliwe. Nie ma dobrej, zdrowej przedsiębiorczości, nie ma zdrowej gospodarki, nie ma bezpiecznych finansów publicznych w kraju, który jest niestabilny, zagrożony agresją, bezsilny, bez sojuszników, izolowany. I dlatego, no między innymi proszę o zrozumienie, że po wystąpieniu będę pędził do Brukseli, bo między innymi o tym będę z partnerami w Brukseli rozmawiał. Dzisiaj jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej, aby premierzy i prezydenci państw europejskich przyjmowali polski punkt widzenia, polskie propozycje. Mówię o tym nie dlatego, żeby komuś chcieć zaimponować. Wiecie państwo też dobrze, że nawet w tych najtrudniejszych tematach, migracja versus rynek pracy, kwestia azylu politycznego, to co tak bardzo emocjonuje dzisiaj europejską i polską opinię publiczną, to są także tematy, które bezpośrednio dotyczą was i co do których nie mam najmniejszej wątpliwości. Polskie stanowisko, ten przez nas budowany nowy paradygmat będzie, już jest akceptowany, nawet jeśli na razie po cichu przez niektórych, ale coraz wyraźniej. Jestem przekonany, że z Brukseli przywiozę w tej kwestii jednoznacznie pozytywny komunikat, jeśli chodzi o zrozumienie i akceptację dla Polski w tych trudnych rozmowach. Przepraszam także, na to również zwróciła mi uwagę Henryka Bochniarz, kiedy zapraszała mnie na to spotkanie, że możecie mieć poczucie, wy tu zgromadzeni na spotkaniu Europejskiego Forum Nowych Idei, ale także szerzej polscy przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie, menedżerki, ale także eksperci, naukowcy, których praca ma służyć też gospodarce, że mój rząd był skoncentrowany, ja osobiście, na sprawach, które być może nie odnosiły się bezpośrednio do waszych problemów, dylematów, interesów. Taka jest prawda i tu nie będę się bił w pierś, tylko powiem, mam nadzieję, rzeczy dla państwa oczywiste. Żeby nowe idee, w tym te idee, ale też fakty, decyzje, działania, które mają jeszcze bardziej sprzyjać rozwojowi gospodarczemu Polski, żeby one się stały faktem, a nie tylko marzeniem, to niestety na moment trzeba było wrócić do tych starych idei, do tych podstawowych fundamentów. Przecież o to wam też chodziło. Miałem okazję z wieloma z was spotykać się w tych trudniejszych latach i przecież wszyscy dobrze czuliśmy, że ten fenomen transformacji, ten cud gospodarczy, który w oczach świata w Polsce się dział, bo to nie było jednorazowe wydarzenie przez lata po upadku komunizmu, że warunkiem niezbędnym było odzyskanie wolności, budowanie państwa prawa, szukanie wspólnoty, miejsca Polski we wspólnocie europejskiej, bezpieczeństwa geopolitycznego. Nie byłoby tego cudu gospodarczego, gdyby nie po pierwsze solidarność, a więc nie to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, ale później także ten genialny manewr polityczny, tutaj na tej sali są też bohaterowie tamtego czasu, który pozwolił ten niepodległościowy bunt i wielką narodową solidarność przekształcić bardzo szybko właśnie w nowoczesne myślenie.
nowoczesne myślenie, które brało pod uwagę te fundamentalne wartości, takie jak demokracja, rządy prawa, prawa człowieka, wolność. Więc byłem rzeczywiście skoncentrowany przez ostatnie miesiące na przywróceniu też tych fundamentalnych wartości, bo bez tego nie ruszylibyśmy do przodu. Ale zdaję sobie sprawę, że jesteście coraz bardziej niecierpliwi. Mamy co prawda jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Unii Europejskiej, ale dla Polski to jest za mało, wiemy o tym. Ciągle jednak kogoś gonimy. Można się cieszyć, jak się domyślacie, ja mam szczególny powód do satysfakcji, jak porównujemy nasz wzrost ze wzrostem niemieckim. I, no i to jest rzeczywiście, wiecie, wskaźnik imponujący. No. Ale też zdajmy sobie sprawę, w tym gronie przecież nie będziemy karmili się propagandą czy naiwnościami, że te najbliższe miesiące, a być może lata, będą wielkim wyzwaniem dla europejskiej gospodarki, a to nieuchronnie oznacza także dla naszej gospodarki. Musimy robić dużo więcej, dużo szybciej, tu pełna zgoda, żeby ten trudny czas stał się czasem polskiego triumfu, a nie kłopotów. Chcemy dzisiaj nie tylko dogonić, ale wyprzedzać naszych sąsiadów, naszych partnerów. Mamy ku temu wszystkie dane. Nie możemy tylko tego zmarnować. I to jest oczywiście już apel bardziej mój do mnie samego niż do państwa. Ponieważ tak jak wiemy, że silnikami wzrostu, wtedy kiedy ten cud gospodarczy w Polsce się wydarzył. To była integracja z Unią Europejską. I nie mówię tylko o środkach europejskich. Te kwoty są gigantyczne. Wiecie o tym. Ale według wielu ekspertów fakt dostępu do rynku europejskiego, ta pełna integracja z gospodarką europejską, bez barier, że ona przyniosła właśnie też w liczbach bezwzględnych więcej korzyści niż ten cash, te pieniądze, które bezpośrednio trafiły do Polski. To dzisiaj powinno wszystkim eurosceptykom, czy tym, którzy, czy w Polsce, czy poza granicami Polski, którzy chcą na przykład zakwestionować Schengen, albo którzy uważają, że Europa jest zbyt zintegrowana. To warto jednak o tym pamiętać, że dla takich narodów, dla takich państw jak Polska, to, że staliśmy się częścią wspólnoty, było jednym z głównych silników rozwoju polskiej gospodarki. Oczywiście jednym z tych silników były też te zmiany, które kojarzyły się wówczas z nazwiskiem Leszka Balcerowicza. Trudny czas, trudne decyzje. Do dzisiaj niektórzy lubią straszyć dzieci na dobranoc nazwiskiem Leszka Balcerowicza, ale ci, którzy znają się na gospodarce, ci, którzy mają ten instynkt historyczny w sobie, wiedzą, co jest czego następstwem, będą zawsze nisko kłaniali się wysiłkowi takich ludzi jak Leszek Balcerowicz wtedy na przełomie lat 80. i 90. I ci ludzie płacą z reguły za to bardzo wysoką cenę. Warto o tym pamiętać, że z twórcami polskiej niepodległości, sukcesów gospodarczych byli ci, którzy także dzisiaj płacą za to osobistą wysoką cenę i na tym polegała ich wielkość. Mówimy o inwestycjach, mówimy o dostępie do rynku europejskiego, o odzyskaniu niepodległości, ale nie byłoby cudu gospodarczego bez tego silnika najważniejszego. Nie kokietuję państwa, tylko to jest rzecz oczywista. Czyli to jest duch polskiej przedsiębiorczości, to jest energia ludzi. I mówię o tych i najdrobniejszych przedsiębiorcach, tych, którzy zakładali, bankrutowali, wracali, no, toczyli taki nieustanną, wielką, cywilizacyjną i gospodarczą batalię, wtedy o każdy dzień, czasami o każdą godzinę. I to oni byli dziś, to oni dzisiaj mają prawo czuć szczególną satysfakcję, jeśli na świecie słyszą, że Polska jest jednym z najlepszych miejsc w tej chwili do inwestowania, do gospodarowania, mimo różnych trudności. To właśnie dlatego, że ten silnik tak naprawdę nigdy nie zawiódł. Były różne rządy, sam mogę też pójść do spowiedzi mam już nie chodzić, politycznej. Sam mógłbym wygłosić dość długą litanię błędów moich poprzedników. Wiadomo, polityka nie zawsze sprzyja gospodarowaniu. Ale odporność polskiej przedsiębiorczości, kobiet i mężczyzn, którzy tak dzielnie, wbrew okolicznościom, wbrew temu ponuremu dziedzictwu, parli do przodu. To jest ten silnik i on nadal jest na szczęście.
my ponownie nie wstąpimy do Unii Europejskiej. No, mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby za jakiś czas, że nikt nas z Unii nie wyprowadzi. My nie musimy ponownie obalać komunizmu. Nie musimy zakładać, nawet jeśli one bywają naruszane, ale zakładać fundamentów nowoczesnego, demokratycznego państwa. Więc tych silników jakby nie powtórzymy. W duch przedsiębiorczości wierzę jako stałą. Ale musimy szukać także tych nowych silników. I tu pojawia się słowo energia. Nie jestem tutaj powołany do wielowątkowego wykładu na temat różnych aspektów rozwoju gospodarczego. Ale z całą pewnością z punktu widzenia zwykłego konsumenta, tego zwykłego gospodarstwa domowego, ale przede wszystkim polskiego przedsiębiorcy, kwestia energii, dostępu do energii, ceny energii jest absolutnie kluczowa. Kiedy rozmawiamy z ludźmi na temat tego, co może być ograniczeniem lub zagrożeniem dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski, to kwestia energii pojawia się nieustannie jako jeden z głównych wątków. Tu w Sopocie wyjrzymy przez okno tego budynku, zobaczymy zatokę, czyli niedaleko już zobaczymy te miejsca, gdzie staną wiatraki. To jest wielkie przedsięwzięcie. Przygotowujemy się do tego przedsięwzięcia, mając świadomość, że docelowo, jeśli chodzi o wiatraki na morzu, mówimy o tej potencjalnej mocy energetycznej, to jest 18 gigawatów. Wiecie, to jest 4 razy więcej niż ta docelowa moc elektrowni jądrowej, którą właśnie zaczynamy budować także tutaj na Pomorzu, niedaleko stąd. To daje wyobrażenie o tym, jak wielką szansą, nieideologiczną, nie chodzi mi o odmieniania słowa czy terminu Zielony Ład na wszystkie możliwe sposoby, ani o te właśnie takie ideologiczne zachwyty na temat czystej czy zielonej energii. Ja chcę wstąpać twardo po ziemi. Energia odnawialna, na przykład offshore, jeśli chodzi o energię wiatrową. To jest przedsięwzięcie, które może rozstrzygnąć i rozstrzygnie pozytywnie o dostępie do energii, coraz tańszej energii. My nie mamy jakichś szczególnych innych możliwości, aby ta polska energia, która dzisiaj jest jedną z najdroższych w Europie, żeby była tańsza. Ta zielona energia, jeśli nie mówimy o ideologii, tylko o ludziach, o ich interesach, właśnie o taniej energii, jest jednym z kluczowych sposobów. Wiemy, że do tego potrzeba też nowoczesnych sieci. Przesył, przyłącza. No nie muszę Państwu tłumaczyć, jak to jest ważne i że nie ma takiej ilości wiatraków, która zapewniłaby nam prąd, jeśli nie będzie nowoczesnej sieci. Stąd decyzja, aby inwestować w to wszystko, za co polskie sieci energetyczne odpowiadają, żeby zainwestować 70 miliardów publicznych pieniędzy w ciągu najbliższej dekady. No to jest średnio 7 miliardów rocznie, tylko w same sieci. Kiedy mówimy o wiatrakach, dotykamy emocji często społecznych, takich indywidualnych. Jak wiecie, o ile wiatraki na morzu nie budzą jakichś szczególnych emocji, one nie dotykają bezpośrednio tego najbliższego otoczenia człowieka, ale wiatraki na lądzie to jest problem dla wielu ludzi z oczywistych względów. A dlatego mówimy i przywiązujemy tak dużą wagę do tej zasady repoweringu, czyli wzmacniania mocy poszczególnego wiatraka poprzez unowocześnienie samego wiatraka. To mało kto sobie chyba jeszcze dzisiaj w Polsce zdaje sprawę z tego, że nie trzeba budować zbyt wielu nowych wiatraków na ziemi, skoro ten tak zwany repowering poprzez wymianę turbiny, to będzie wymagało także inwestycji w przyłącza. Ale że to daje 400, może 500% wzrostu mocy, potencjalnej mocy takiego wiatraka. Jeśli byśmy, oczywiście to jest tylko ilustracja, proszę Was tu o zrozumienie dla tego uproszczenia, ale gdybyśmy założyli, że wszystkie wiatraki w Polsce zostaną właśnie tak zrewitalizowane poprzez nowocześniejszą turbinę i przyłącze, to byłoby, patrzę na ministra Domańskiego, 6 gigawatów, 5. No to jest ciągle więcej niż zakładamy, że da nam elektrownia jądrowa tu na Kaszubach północnych.
Więc to też daje, to pokazuje, że tych możliwości jest sporo. Wymaga to tylko bardzo szybkich, konsekwentnych decyzji, regulacyjnych, przepisów, ale też odporności na lobbying nieprzychylny temu czy innemu rozwiązaniu, na emocje mniej czy bardziej zrozumiałe. Tak, musimy być też jakby odporni i twardzi, kiedy te decyzje będziemy podejmowali, bo wiadomo, nie ma mądrych decyzji, które nie znajdą swoich oponentów. Mówiłem już o elektrowni jądrowej. Niektórzy uważają, że to jest ciągle nierealne marzenie. Ja pamiętam, co mówiono w Polsce i właściwie co było, wiecie, takim ponurym mitem o Polsce przez stulecia właściwie, że może różne rzeczy udają się Polakom, ale mostu i drogi zbudować nie potrafią. Jak się uparliśmy, właśnie wtedy, kiedy po raz pierwszy byliśmy mniej więcej w tym gronie w 2011 roku, to pokazaliśmy i sobie, i światu, że potrafimy zbudować najlepszą, najnowocześniejszą sieć dróg i autostrad w Europie. I to nie trwało 20 lat. Więc chcę Państwu powiedzieć, jak się uprzemy, a się uparliśmy, to zbudujemy także elektrownię jądrową. Nie będziemy o tym gadać. Nie będziemy kapitulować przed rozmaitymi, powiedziałbym, dywersjami w tej kwestii. My zbudujemy elektrownię jądrową. Pytaniem jest kluczowym ewentualna druga lokalizacja. I tutaj też otwarcie mówię, ta dyskusja będzie na pewno w Polsce się toczyła. My bierzemy cały ciężar finansowy praktycznie, jeśli chodzi o budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Jeśli chodzi o drugą elektrownię jądrową, musimy szukać partnerów finansowych. Jesteśmy realistami. Naprawdę chcemy to budować, ale do tego potrzebujemy też realnych środków. Chcemy też i mamy pełne prawo, Europa tego oczekuje, kiedy mówimy o polskiej prezydencji. No wiecie, zawsze w takich, w takim momencie jest dużo proceduralnych, rutynowych zadań. To słowo prezydencja Unii Europejskiej brzmi dumnie, ale na końcu okazuje się, że to jest jakby no tylko pomoc w organizacji życia Unii Europejskiej, takiego codziennego. Ale polska prezydencja ma większe ambicje, uzasadnione i konieczne. One dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też konkurencyjności gospodarki. Mówię o tym bardzo otwarcie, czy to dotyczy polityki migracyjnej, konkurencji, energetyki. To a propos, jak Mario Draghi, który już nieraz przysłużył się pozytywnie, jeśli chodzi o konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jak przygotował raport, część z Państwa pewnie czytała ten raport, chociaż to jest, nie wiem, z 380 stron. Słowo energia, ale to nie jest raport o energii, to jest raport o de facto o konkurencyjności europejskiej gospodarki. Słowo energia, prosiłem ministra, policzył, czy tam ludzie ministra, nie wiem, czy... Nie wiem, kto lepiej liczy tam, ale mam nadzieję, że minister finansów dobrze liczy. Słowo energia pojawia się tam prawie 600 razy, czyli dwa razy na stronę. Ale kiedy mówimy o konkurencyjności, musimy tak, tej europejskiej gospodarki, musimy też pamiętać o geopolityce, bo to bezpieczeństwo ma tak czy inaczej zawsze ten wymiar geopolityczny. Unia energetyczna, która stała się faktem wymuszonym trochę przez wojnę i przez agresywne zachowania Rosji. Ale dzięki Polsce byliśmy lepiej przygotowani mentalnie, intelektualnie do budowy samodzielności energetycznej w Unii Europejskiej. Dzisiaj już nikt nie wątpi po doświadczeniach covidowych i też wojennych. I poprzez wyobraźnię, co może się zdarzyć na świecie, nikt nie wątpi w potrzebę realizacji idei nearshoringu i friendshoringu, czyli no wiecie, żeby lokalizacja tych miejsc, które odpowiadają za dostawę, żeby to była lokalizacja bezpieczna, żeby ona była możliwie blisko odbiorcy, ale żeby była też na terenie, który jest terenem przyjaznym. Mówiąc krótko, żeby katastrofy dziejowe, wojenne już więcej nie przerwały łańcucha dostaw i nie naraziły gospodarki europejskiej czy szerzej zachodniej na jakieś drastyczne turbulencje. I to wymaga także zmiany paradygmatu politycznego, tego bardzo tradycyjnego w Europie. Musimy bezwzględnie wrócić do tych idei przyjaznej konkurencji wewnątrz świata Zachodu. Mówię tutaj o Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii.
jak wiecie, i po Brexicie jednak ciągle pracowaliśmy, ja też osobiście, żeby ten Brexit nie był zbyt bolesny dla kontynentu i dla wysp. Nie udało się dokończyć rozmów na temat umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi z różnych powodów, z Kanadyjczykami mamy, ale warto wreszcie zrozumieć, że skoro czujemy, wiemy, co się dzieje na naszych oczach, że świat będzie niestabilny, musimy budować konkurencyjną gospodarkę świata Zachodu wobec reszty świata. Musimy szukać sposobów na deregulację także w relacjach z naszymi przyjaciółmi. To nie wyklucza konkurencji, ale ja bym wolał, żeby europejska gospodarka była równie konkurencyjna jak amerykańska i równocześnie, żeby stanowiła synergię z amerykańską, kanadyjską, brytyjską, bo gdzie indziej czają się ryzyka. I nie musimy już nikomu udowadniać na siłę, że te ryzyka są faktem. One już w jakiejś mierze się niestety wydarzyły. Mamy co robić. Pani Henryka Bochniarz jest nie tylko waszą liderką, ale też naprawdę nieźle doświadczoną polityczką. I zanim umówiliśmy się, że tutaj przyjadę, wymusiła na mnie już tę deklarację, więc wiedziała, że to, do czego wezwie, że ja już na to się zgodziłem, ale na tym polega mądra polityka. Tak, bez wątpienia wasza obecność, zarówno w realnym dialogu społecznym. Część z was towarzyszyła mi też lata temu w czasie mojej pierwszej kadencji. Jak wiecie, to, czego w Polsce brak, to prawdziwego dialogu społecznego. Słuchajcie, jest tyle organizacji, miejsc, platform, forów, gdzie udaje się dialog. Udaje w sensie nie, że się udał nam, tylko że ludzie udają, że prowadzą dialog. Bardzo by mi zależało na tym, żeby przy waszej pomocy ten dialog między władzą wykonawczą, a przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami, menedżerami, organizatorami życia gospodarczego, żeby był prawdziwy, nieudawany. Jestem tutaj absolutnie otwarty na wszystkie propozycje, które pokażą, bez iluzji, że to rozwiąże nam wszystkie problemy, ale że będziemy mogli poważnie rozmawiać. Bardzo dobry przykład. Prezydent Witucki wspomniał o migracji. Jak znaleźć ten idealny środek pomiędzy bezpieczeństwem, odzyskaniem kontroli, a bezpiecznym rynkiem pracy z waszego punktu widzenia, który ze względu na kryzys demograficzny tak czy inaczej musi korzystać z faktu, że ludzie do Polski chcą przyjeżdżać i pracować. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy uniknęli zwyrodnień, których byliśmy świadkami w ostatnich latach. Bo my nie możemy po prostu tak sprywatyzować i outsourcować całej polityki migracyjnej, bo z tego są problemy głównie, a nie korzyści. Warunkiem wstępnym, niezbędnym, od tego jestem ja i ja to zapewnię, naprawdę jestem tutaj zdeterminowany, jest odzyskanie kontroli państwa, co nie znaczy zamknięcie kanałów, tylko żeby to było racjonalne. Przecież nie chodzi o to, żeby wyspecjalizowana agencja sprowadzała tysiące niewykwalifikowanych ludzi, z których część chce po prostu prawo pierwszego pobytu i w ogóle nie myśli o pracy w Polsce. Już nie mówię o lipnych studentach. Znacie cały ten ponury fenomen w niektórych wymiarach, jeśli chodzi o migrację. Musimy tutaj współpracować, bo ręce do pracy są potrzebne, także głowy. Coraz częściej wolałbym, żeby migracja zarobkowa oznaczała głowy, a nie tylko tanią siłę roboczą. W ogóle wyrzućcie to ze swoich głów z kolei, że dobrze zaprogramowana migracja jako zabezpieczenie rynku pracy w Polsce ma polegać na tym, że do nas będą bez żadnej kontroli przyjeżdżali ludzie bez żadnych kwalifikacji. To nie jest, nie tędy droga. Ale to ja od was bardzo chciałbym usłyszeć, jaka droga jest najlepsza, żeby optymalizować ten problem migracji versus rynek pracy wspólnie z wami. Ja będę się upierał przy niektórych zasadach, które mają gwarantować bezpieczeństwo państwa. Wy będziecie się upierać przy opłacalności pewnych decyzji z punktu widzenia przedsiębiorcy polskiego. Jak będziemy o tym serio rozmawiać, na pewno znajdziemy możliwie najlepsze rozwiązania. Wicepremier do spraw gospodarczych, słuchajcie, to
No, byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, gdybym wiedział, że ktoś w moim rządzie w randze wicepremiera bierze na siebie jakby istotną część odpowiedzialności. Zawsze serio rozmawialiśmy. Dzisiaj w relacjach wewnątrzkoalicyjnych byłoby trudno uzyskać zgodę moich koalicjantów na trzeciego wicepremiera. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wy macie czasami jakieś obiektywne ograniczenia w swojej pracy. Ja, co mnie bardzo irytuje oczywiście, ale mam też pewne czasami obiektywne ograniczenia, wynikające choćby ze struktury koalicji rządzącej. Nie ubolewam. Chcę dzisiaj, dobry dzień, prawie rocznica wyborów 15 października. Ci, którzy dobrze życzą Polsce, czasami się niepokoją, czy na pewno koalicja 15 października będzie trwała. Czy to są partnerzy między sobą jakoś lojalni. Więc chcę powiedzieć, że czasami są emocje, czasami różnice zdań, normalne. To w obrębie jednej rodziny, już nie mówiąc o partii politycznej, takie rzeczy się zdarzają, ale myślę, patrząc tutaj na tej sali są przedstawiciele partii, które wchodzą w skład mojego rządu. Bardzo bojowa pani minister Katarzyna Pułczyńska-Nałęcz, naprawdę poważna partnerka w dyskusjach twardych w rządzie, ale wszyscy na pewno potwierdzą, że my dobrze wiemy, czego musimy pilnować, żebyście wy mogli coraz spokojniej, coraz intensywniej, bez niepokoju związanych z polityką, robić swoje. I tutaj mogę wam to przyrzec. I to jest chyba świetne towarzystwo, żeby te słowa padły. My ten egzamin na pewno zdamy. Tak jak Polska zdała bardzo trudny egzamin rok temu, 15 października, to chcę wam powiedzieć, że koalicja 15 października, która dzięki milionom wyborców dzisiaj ma zaszczyt tworzenia rządu i pracy w rządzie, ta koalicja nie że przetrwa, tylko niezależnie od okoliczności będzie solidarnie, lojalnie, twardo realizowała program, z którego wy także będziecie zadowoleni. I trzymajcie mnie za słowo. Pewnie za rok się spotkamy. To będziecie mogli sprawdzić, czy to moje zobowiązanie było serio. Było serio. Jak w Sopocie się jest, to w obecności pani prezydent. Pojawił się pan były prezydent. Tutaj niektórzy się martwili, że już nie jesteś prezydentem. Niektórzy się cieszyli, że nastąpiła zmiana. Ale pan prezydent odpowiada pod rządami pani prezydent, pani minister też za środki europejskie, więc Sopot na pewno jest bezpieczny pod tym względem. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wszystko, co robicie dla Polski, za te 8 lat, za waszą cierpliwość i zrozumienie. Polska bez was byłaby na pewno w dużo gorszej sytuacji. A dzięki wam, ja naprawdę w to wierzę, Polska już dziś jest jednym z najlepszych miejsc na świecie, a może być stać się najlepszym miejscem na świecie dla ludzi, którzy chcą pracować, dla ludzi, którzy kochają wolność i którzy wierzą w swoją przyszłość. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko.